Cześć, tutaj Leszek, prowadzę blog Elektryczny Dom. Dzisiaj o oświetleniu takim zewnętrznym na domki, garaże. Zbliża się już okres zimowy czy jesienny, szaruga. W 2013 roku robiłem takiego posta o oprawach halogenowych. Tutaj mam takie oprawy halogenowe, zobaczcie. Jedna 500 W, druga setka. Nie myślałem, 150, przepraszam, nie myślałem, że tak szybko producenci pójdą z oprawami po prostu LED-owymi. Wtedy stosowały się takie oprawy halogenowe, zwykłe, 150, czyli mniejsza, 150, dlatego że żarnik 150 tutaj tylko wchodzi taki krótki, tu 500, że można dać żarnik dłuższy. Może pokażę te żarniki, sięgnę na półkę. Czyli nie przypuszczałem, że można po prostu zastąpić oprawy halogenowe w taki szybki sposób. To jest 500, ona jest tutaj stosowana w tych oprawach. Oczywiście jak zakładamy, to musimy zakładać przez opakowanie, żeby nie tłuścić tego tutaj szkła, bo wtedy skracamy żywotność tej oprawy. W każdym razie tu jest 500, można zastosować 200, setkę. I to najczęściej teraz stosują u nas budowlańcy, osoby, które tynkują, bo tu jest inne takie światło dobre do tynkowania. No i krótszy żarnik tutaj do 150, czyli 150 się nazywa dlatego, że pobiera 150 W. O, to jest taki krótszy. No, 150 W, jeżeli sobie zaświecimy i poświecimy troszeczkę, no to dajmy na to przez całą noc, no to koszty będą wysokie. No niestety te odchodzą już, w ogóle ich prawie że nie sprzedajemy. Jeszcze są z czujnikami oczywiście ruchu, jeżeli wyjdziemy na zewnątrz, to to się zapalą, ale po prostu są bardzo energożerne, te prądożerne, jakby powiedzieć, te oprawy halogenowe już się prawie że nie sprzedają, chociaż są tanie. Odchodzą powoli w zapomnienie, będą je używali może tylko, jak mówiłem, tynkarze. Czy malarze, tynkarze, to tam oni używają takiego światła. Co je po prostu wykosiło z rynku? Za kilka lat tego nie będzie, to będą starocie. Wykosiły je naświetlacze LED-owe. Sami się już pewnie domyśliliście. Są różnej po prostu wielkości, czyli mają różne moce, to za tym idzie różne światło, natężenie światła, czyli od najsłabszych do najjaśniejszych, można tak powiedzieć prostym językiem. To jest taki 10 W naświetlacz. Producenci podają najczęściej na opakowaniu, ile on, ja tu zakryję producenta, żeby nie było, że go foruje, ile on po prostu, ta 10-watowa żarówka, jak już mówiłem, producenci w sklepach, znaczy się producenci, zaraz powiem o tych sklepach, przedstawiają na opakowaniu, ile one mają lumenów, taka 10-watowy taki naświetlacz, tu ma 650-950 i jak świeci, jak stara 75 żarówka. Gdy pójdziemy do dobrego sklepu elektrycznego, czy może marketu, jak mają dobry dział elektryczny i fachowcy tam są, no to możemy sami to zobaczyć, jak ma świecić, czyli 10-75 stara, czyli taka daje, pobiera 10 W, czyli bardzo niewiele, przez całą noc można ją zapalić, to tylko do oświetlenia jakiegoś budynku, domku może służyć. 10 W, 75 stara. Tutaj drugą mam 20, już większa, zobaczcie. O, i też na opakowaniu jest ile lumenów, 1600, 1900, 20 W, 100
30 stara. Dlatego 1600-1900, bo ona jak jest nowa, to świeci 1900, w miarę upływu czasu diody się wypalają, można tak powiedzieć. I jaki kąt rozsyłu tutaj mają, 120 stopni i jakie światło, bo to też mogą być światło zimne, czyli takie świetlówkowe, i światło ciepłe, takie żarówkowe. Oczywiście te mogą być również z czujnikiem. Nic nie przeszkadza, żeby był czujnik. To jest taki jak w tamtych halogenowych czujnik. Tutaj mamy pokrętełka, ustawienie odległości, czasu, natężenia światła. To sobie ustawiamy i mocujemy. Tutaj jest taki uchwyt, zobaczcie. Mocujemy do muru czy do jakiejś konstrukcji za pomocą śrub. Oczywiście sobie to możemy odpowiednio przesuwać. Tu są śruby, gdzie instalujemy, znaczy dokręcamy i już jest w danym położeniu. Takie oprawy halogenowe są hermetyczne najczęściej. Może na nie padać deszcz, śnieg nie przeszkadza. Oczywiście nie jest to wymienne, to są jednorazowe, ale nie bójmy się, one są najczęściej na gwarancji. W sklepach są na gwarancji, nie wiem jak jest gdzie indziej, i wymienią nam na pewno sprzedawcy. Trzymamy paragon. Co jeszcze? Oczywiście te LED-owe są nawet większej mocy. Zaraz tutaj odsunąłem, zrobiłem miejsce, żeby wam pokazać takie już duże. To jest 50-watowe, zobaczcie. To jest taka 50-watowa, daje 4000 lumenów. To już jest oświetlenie potężne, można powiedzieć. No nie jest taka za duża. To już do odświetlenia większego obszaru się nadaje. No i jeszcze są większe 80-watowe, które już do oświetlenia ulicy by się nadawały. Zaraz wam pokażę. One mają 6800 lumenów. O, zobaczcie. To już jest taka duża. Bierze tylko 80 W, a świeci jak taka lampa prawie że uliczna. No. To już jest duża. Duża moc. Duża moc. A bierze tylko 82. Dlatego stosujmy już takie LED-owe naświetlacze, bo nie opłaca się nam stosować opraw halogenowych, które pobierają dużo prądu. I co za tym idzie, są te LED-owe dla naszych kieszeni wygodniejsze, bo się naprawdę ceny idą w dół, mniej prądu to pobiera i mniejsza szkoda dla środowiska. Wiadomo, mniej energii zużyją. I to by było takie pokrótce naświetlenie tych o naświetlaczach. Jeżeli możemy coś jeszcze powiedzieć, to tutaj mają 20 kW, pobierają przez 1000 godzin. Wszystkie informacje niezbędne będą na zimny, biały, kąt rozsyłu, ile lumenów. I jak już mówiłem, IP65, czyli mogą być stosowane na zewnątrz. Woda i śnieg się nie dostaną. Jeszcze zapomniałem wam powiedzieć o podłączeniu takiego naświetlacza, bo to jest niezbędne. Mają zawsze wyprowadzoną końcówkę. Tutaj zobaczcie, są najczęściej trzy kolory: żółto, zielony, niebieski i jakiś czarny albo brązowy. To jest faza 0 i uziemiający PE, czyli uziemiający 0 i faza. Trzy przewody. Bardzo proste połączenie. Oczywiście one są krótkie,
Musimy je przedłużyć, tak jak już w innych odcinkach na moim kanale możecie zobaczyć, czym przedłużyć takie przewody, czy z łączkami wago, czy listwami 12-torowymi, zastosować puszkę hermetyczną i po prostu możemy to podłączyć.